W czasie tych wakacji różnie z tą pogodą bywa. Proszę nam powiedzieć, jak to będzie w ten weekend. Śląsk, podobnie jak cała Polska, znajdował się w strefie ostatnimi dniami przemieszczających się z zachodu na wschód frontów atmosferycznych, ale obszar, gdzie mieszkamy, i tak został potraktowany przez naturę łagodnie, bo na przykład w okolicach Wrocławia spadło w ciągu ostatnich dni przeszło 100 litrów wody na metr kwadratowy, czyli 100 mm przeszło opadu. Dziś u nas o 8 rano w stacji meteorologicznej przy Planetarium Śląskim w Chorzowie zmierzyliśmy tylko 1,1 mm, czyli litr i troszeczkę wody na metr kwadratowy. To efekt deszczu, który jednak tu w Parku Śląskim padał w nocy zdecydowanie mniej intensywnie niż w innych punktach naszego regionu. Sobota i niedziela bez opadów. No, co najwyżej w sobotę jakiś przelotny może się zdarzyć, ale małe prawdopodobieństwo. Jutro zachmurzenie małe, umiarkowane, z temperaturą około 25 stopni Celsjusza. Widzimy więc nadchodzące ocieplenie, a w niedzielę możemy być świadkami nawet upału, bo przy bezchmurnej lub prawie bezchmurnej pogodzie dalszy wzrost temperatury, która może wynosić 30, a nawet więcej stopni Celsjusza, bo to jest właśnie gwarant upału. Ciśnienie stabilne, oscylowało będzie wokół 1015 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany z kierunku zachodniego, zmieniającego się od godzin wieczornych na południowy. Widzialność dobra. No reasumując, po ostatnich dość pochmurnych i niezbyt ciepłych dniach, od dzisiejszego wieczora poprawa pogody, a w weekend bezdeszczowo, słonecznie, gorąco, a nawet upalnie. Życzę więc miłego weekendu.